Rozdział trzeci. Rozwój osad. Cześć! Patrzcie, kogo wiatry przygnały. Matko, wszystko w porządku? Szybko do środka. Musisz wracać wcześniej, jeśli masz zamiar składać nam regularne wizyty. To, że w środku jest bezpiecznie, nie oznacza, że możesz na zewnątrz włóczyć się, gdzie popadnie. Patrząc na błoto na twoich ubraniach, czy słusznie zakładam, że te zadrapania są efektem upadku? Motyla noga. Nie będziemy musieli zmagać się z kolejną infekcją. Trish pomoże ci się umyć. Znajdujemy zaskakującą ilość apteczek i musimy wszystko przechowywać. Nie pozwolę, żeby las został zaśmiecony. Mieć demona za sąsiada to nie powód, by zaniedbywać swój ogród. Zgadza się. Obiecałem poczytać ze swojego dziennika, czyż nie? Z przyjemnością się wywiążę. Ale ostrzegam, jest tego więcej niż zwykle. Nie będziemy w stanie skończyć do końca wieczoru. W przeciwieństwie do moich poprzedników jestem wyjątkowo gadatliwy. Jak to z pewnością zauważyłeś? Cisza już, Ethan. Słyszę, jak tam chichoczesz. Naciesz się tym iPhone'em, zanim padnie. Nie, nie możemy go używać w tradycyjnym sensie. Ale ten ma kilka pobranych filmów. Kochamy filmy. Gdybyśmy zobaczyli jeden z nich w moich czasach, byłoby polowanie na czarownicę po wieki wieków. W każdym razie, widzę, że jesteś gotów do startu. Ale najpierw pozwól, że zacznę od wprowadzenia. Mój ojciec nie przepadał za swoim tytułem, ale był szychą przez ponad 20 lat. Nigdy nie dźwigałem tego brzemienia. Niech Bogu będą dzięki. Ale mój brat, Timothy, tak. Więzy krwi nie gwarantowały pozycji. Ledwo wystarczały do nominacji. Musiałeś być szanowany przez społeczność, a to nie było łatwe do osiągnięcia. Kiedy stało się oczywiste, że synowie wujka węża nie sprostają wyzwaniu, Tim udowodnił, że jest kompetentny. Tata nauczył nas czytać i pisać. Moi bracia tego nienawidzili, ale ja i moja siostra chcieliśmy wszystko czytać. W tamtych czasach w Jamestown było raptem kilka cennych książek. Papier i przybory do pisania też nie były szeroko dostępne, ale pisałem na piasku, żeby tylko mieć coś nowego do czytania. Jasne, chodziliśmy do szkoły, ale nie takiej, o jakiej myślisz. Przetrwanie było najważniejszą rzeczą, której należało się uczyć. Co można bezpiecznie jeść i pić, jak polować, jak uprawiać ziemię i tym podobne. Nie, nigdy nie połknąłem podróżniczego bakcyla. Zbyt wielu ludzi zdecydowało się na wyprawę i nigdy nie powróciło. Kto wie, czy gdzieś się osiedlili, czy umarli. To i to jest prawdopodobne. Poza tym, Trish była w Jamestown. Poprosiłem panią Patricię Mayfield do tańca, gdy miała 16 lat. Od tamtej pory nie mogę uspokoić mojego szalejącego serca. Do diabła, kobieto. Staram się być romantyczny. Nie możesz pozwolić mi stworzyć nastroju dla naszego przyjaciela. Atmosfera jest kluczowym elementem dobrej opowieści. Jak już mówiłem, moje serce biło aż do dnia naszej śmierci. Teraz, oczywiście, bicie jest metaforyczne. Ale nadal jest. Pobraliśmy się następnej wiosny i założyliśmy własną, małą rodzinę. Tak. Dzięki za przywrócenie mnie na właściwe tory. Kilka miesięcy po moich narodzinach kolejna grupa osadników przybyła w poszukiwaniu trzeciej grupy. Właściwie, tak naprawdę są pierwszą rzeczą, której napisałem.
Kiedy ojciec zmarł w 77 roku, znalazłem ukryty schowek z nowymi dziennikami. Nie wiem, gdzie i kiedy je wszystkie zgromadził. Byłem tak przeszczęśliwy, że ledwo to zniosłem. Były dla mnie lepsze od złota i pragnąłem zapełnić każdy z nich. Rzecz jasna, nie mogłem, ale dopilnowałem, aby pozostały w rodzinie. Teraz mamy dzienniki pełne naszej historii i nie potrafię wyrazić, jak bardzo jestem szczęśliwy, że mam z kim się nią dzielić. Ach, daj spokój, mnie nie dziękuj. Naprawdę, to ja powinienem dziękować tobie. Cóż, zmarnowałem chyba wystarczająco dużo czasu na zbędne gadki. Dokonałem swojego pierwszego wpisu w nocy, podczas której znalazłem dzienniki. Więc powinniśmy być gotowi, aby zacząć. Trzydziestego stycznia 1677 roku. Nie mogę uwierzyć, że piszę w moim własnym dzienniku. Zostało tylko kilka podniszczonych stronic w tym, który prowadził mój ojciec, a całość jest gotowa się rozpaść. Zaczęcie na świeżych i czystych stronach wydaje się być lepszym pomysłem. Zapach kufra pełnego książek mógłby być najwspanialszym na tym świecie, gdyby nie rodzinne obowiązki. Wtedy z pewnością już nigdy nie odszedłbym od biurka. Chciałbym móc rozpocząć tę książkę od opisania tego, co stało się z drugą osadą. Niestety, moja wiedza o niej nie jest wystarczająca, aby prawidłowo oddać tamtych wydarzeń. To wielka szkoda, że ojciec nigdy nie znalazł czasu, by o nich napisać. Bowiem teraz pozostali tylko ich potomkowie. Ostatecznie może uda mi się zebrać informacje od ich krewnych, ale trudno będzie potwierdzić ich prawdziwość. Z tego powodu uważam, że najlepiej będzie udokumentować najpierw czwartą osadę. Wciąż żyją ocaleni, którzy mogą przedstawić mi wydarzenia z pierwszej ręki i nie należy marnować przy tym więcej czasu. Przybyli w 1645 roku. Tym razem żeglugę przeżyło tylko 80 osób. Statek został zaatakowany przez piratów 6 tygodni przed ich przybyciem. W walce zginęło 29 osób. Najeźdźcy wycofali się, gdy stracili zbyt wielu swoich ludzi. Kiedy wyczerpani podróżą koloniści zastali trzecią osadę opuszczoną, wysłali zwiadowców, by przeszukali okoliczne tereny. Nasi ludzie byli bardzo zaniepokojeni, gdy nowi przybysze pojawili się w Jamestown. Miało to miejsce zaledwie 2 lata po zajściach mojego wuja. Rodziny ludzi utraconych podczas tamtych wydarzeń wciąż były pogrążone w żałobie. Zwiadowcy wyjaśnili, że szukają zaginionej kolonii. Wielu przybyszów było ich krewnymi. Komuś z poprzedniej grupy udało się nadać na statek kupiecki list opisujący, jaki to wspaniały był ich nowy dom. Niestety, w każdym przypadku, kiedy korespondencja docierała za ocean, rezultatem było dołączanie do nich większej ilości osób, zbieranie środków pieniężnych, podróż i wiele innych czynników przyczyniało się do opóźnienia ich przybycia. Ojciec i ci, którzy mieli krewnych w nowej grupie, dołączyli do zwiadowców w drodze powrotnej do Jezior Lamentu. Istniała nadzieja, że uda się zapobiec powstaniu czwartej osady, jeśli ich bliscy ich ostrzegą. Ojciec powiedział mi kiedyś, że mógł dostrzec różnicę w jeziorze od jego ostatniej wizyty. Zielona warstwa pokrywała teraz powierzchnię wody, a trawa rosła w rzadko rozsianych kępach. Próbował podkreślić ten fakt w swoich ostrzeżeniach, jednak większość zdecydowała się pozostać. Peter Evans był już za stary na pieszą wędrówkę.
ale jego młodsza siostra, Pamela, była pierwszą z jego najbliższych, którą spotkał od czasu śmierci swoich dzieci. Jej mąż został zabity przez piratów, ale jej syn i jego rodzina mieli się dobrze. Pamela wróciła z Peterem tego wieczoru, uważając się za zbyt starą i załamaną, by stawić czoła próbom ponownego osiedlenia. Bez względu na to, czy demon istniał, czy nie, jej syn nie dał się zniechęcić. Ethel Kingston była zbyt wątła, by udać się na wyprawę. Jej najstarsza córka, Sally, zastąpiła ją. Siostrzenica Ethel zmarła podczas porodu, a jej mąż został zabity przez piratów. Dziecko pozbawione rodziny zostało oddane Sally. Pozostałymi osobami, które przybyły tej nocy do Jamestown, były co dopiero owdowiała Emma Granger i jej córka Anna. Pani Granger miała nadzieję, że zostaną przygarnięte przez jej szwagra, ale padł on ofiarą, potwora z jeziora. Nie było żadnych innych rodzinnych spotkań. Pozostałym przekazano złe wieści o śmierci ich ukochanych. Po upewnieniu się, że nikt inny nie da się przekonać, przed zmierzchem ojciec przeprowadził naszych ludzi przez rzekę. Mówi się, że wszyscy czekali na ich powrót z wielką niecierpliwością. Westchnęli z rozczarowania na widok tej garstki. Grangerowie zostali przygarnięci przez rodzinę Richardsonów do czasu wybudowania dla nich domu. W ramach przygotowań na przyjęcie przyszłych mieszkańców w ciągu następnych kilku miesięcy wykarczowano nowe połacie zieleni i postawiono na niej domy. Służyło to również do zajęcia czymś myśli. Nie martwili się już wyłącznie o innych. Teraz musieli się również obawiać, że demon znajdzie inny sposób ucieczki. Tymczasem czwarta osada, podekscytowana faktem, że znajdują się na suchym lądzie, nie traciła czasu na odbudowę wioski. O rany, jak ten czas szybko leci, gdy strony się zapełniają. Powinienem tutaj zakończyć. Byłoby niefortunnie, gdyby Patricia ze mną jako pisarzem minęła się podczas mojej pierwszej nocy. Być może spróbuję swoich sił i napiszę wiersz miłosny, gdy tylko nabiorę wprawy w posługiwaniu się piórem. Przysięgam ci, że pamiętam moment, w którym napisałem te słowa. Pomyślałem sobie... Chciałbym, żeby istniał sposób na puszczenie oczka za pomocą słowa pisanego. Ethan, nie obchodzi mnie, że padła ci bateria. Nie przerywaj opowiadania. Powinieneś chyba lepiej wiedzieć. Znaliśmy ludzi, którzy byli wieszani za bardziej błahe rzeczy. Przepraszam za to, przyjacielu. To niemalże tortura mieć szufladę pełną ładowarek, a przy tym nie mieć prądu. Tak, w rzeczy samej. Powiedziałem ci podczas twojej pierwszej wizyty, że nie było prądu i... technicznie jest to prawda. Nie ma go od 3 lat, odkąd padł nasz stary generator. Kaput? Dlaczego szperasz w swojej torbie? Czegoś szukasz? Co to za cegła? Jakaś bateria? Że co robi? Na pewno nie masz nic przeciwko? Wow! Ethan, podziękuj naszemu miłemu przyjacielowi za przywrócenie magii filmu. No, to powinno sprawić, że będzie nieco grzeczniejszy i spokojniejszy. 31 stycznia 1677 rok. Nie zabawię długo dzisiejszej nocy. Trish nie była zbytnio zadowolona z mojej nieobecności podczas dobranocki, ani spóźnienia na moją własną porę do snu. Jeśli nie chcę spać z chłopcami, to powinienem wcześniej wracać do łóżka. Myślałem o tym dzienniku przez cały dzień i o tym, jak ojciec nie tylko dokumentował wydarzenia, które miały miejsce, ale i także o tym, jak ciągle szukał nowych informacji.
Oddawałem się fantazjom o spotkaniu z szamanem w wielkich górach, lecz sam nie odważyłbym się na taką podróż. Mógłbym namówić Tima do wysłania małej wyprawy. To naprawdę najmądrzejsza strategia. Prędzej czy później demon zdoła uciec, a kiedy to zrobi, najprawdopodobniej będziemy pierwszymi ofiarami. Jeśli nie za naszego życia, to za życia naszych dzieci. Tak, udam się do niego z samego rana. Ale wróćmy do czwartej kolonii. Wykonywali zaledwie ułamek pracy, której podjęły się poprzednie osady. Las miał mniej czasu, by odrosnąć. Pozostały tylko pomniejsze drzewa do wycięcia. Wiele domów wymagało wyłącznie napraw, zanim można było się do nich wprowadzić i je posprzątać. Pierwsze narzekania pojawiły się w drugim miesiącu. W środku nocy Matthew Brown i jego żona Harriet zostali obudzeni przez szybkie, ciężkie walenie w drzwi wejściowe. Matthew ubrał się i zbiegł na dół, w pośpiechu, prawie potykając się na schodach. Nie mógł sobie wytłumaczyć, dlaczego ktoś miałby zapuszczać się tak daleko do jego farmy. Pukanie ustało, gdy tylko przebył schody. Uczucie niepokoju w żołądku zmusiło go do sięgnięcia po strzelbę, zanim powoli nie podszedł do okna. Oparłszy się plecami o ścianę, wychylił głowę, by wyjrzeć na zewnątrz. Przy drzwiach niczego nie było. Przechodząc na drugą stronę, nic nie zobaczył, tylko ciemność. Matthew podszedł do przeciwległego okna. Stanął przed nim i prawie serce podskoczyło mu do gardła, gdy zza niego wyjrzała twarz. Krzyknął, a jego odbicie wraz z nim. Harriet podeszła do okna, płosząc go na nowo. Czując się głupio, Matthew zebrał się w sobie i odryglował drzwi. Trzymając lampę wysoko, wyszedł na zewnątrz. Usłyszeli, jak ktoś z głębi lasu woła o pomoc. Powiedzieli, że brzmiało to nienaturalnie, jakby dziecko, które nie zna naszego języka, próbowało użyć słów. Nie wiedząc, co robić, Matthew odkrzyknął, pytając, co się stało. Głos zamilkł na chwilę, po czym w tej samej, dziwnej tonacji odpowiedział dwukrotnie: cześć. Harriet wbiegła do domu, próbując pociągnąć za sobą męża, lecz ten tkwił w miejscu, jakby zapuścił korzenie. Zawołał ponownie, pytając o imię. Po kolejnej przerwie głos wydusił z siebie: pomocy. Cześć, coś nie tak. Pogłębiając ton z każdym słowem. Nie czekając na więcej, Matthew dołączył do żony i zamknął drzwi. Tej nocy nie wydarzyło się nic więcej, a rano nikt nie dawał wiary w ich opowieść. Harriet mówi, że wierzyli, iż wioska jest nawiedzana przez duchy zmarłych. Po przybyciu do Jamestown podzieliła się swoimi doświadczeniami ze starszyzną. Uważają, że tak jak ostrzegał Cavani, inna zła istota została zwabiona mocą demona. Nie chcą mi powiedzieć, czym jest ta nowa istota. Twierdzą, że wypowiedzenie lub zapisanie jej imienia tylko zwiększyłoby jej siłę. Cokolwiek to jest, zachowują się tak, jakby znali ten gatunek. Liczę, że dowiem się więcej w tej materii. Zastanawiam się jednak, ile z tych abominacji może koegzystować? Czy nie ma szans, aby jedna zabiła drugą? Niech to, diabli! Ta godzina! Niech szlak trafi mój głupi móżdżek! Teraz powinienem spać z chłopcami! 1 lutego 1677 rok. Po raz kolejny myślałem o tej chwili przez cały dzień. Mam fantastyczne wieści.
Tim przystał na moją prośbę. Nie podoba mi się, że wyprawę ma prowadzić nasz brat, James. Ale wiem, że ma on największe szanse na zapewnienie powodzenia. Moje sumienie jest spokojniejsze ze świadomością, że wybiera tę niebezpieczną ścieżkę dobrowolnie. I to z ekscytacją. Wyruszą, gdy tylko zrobi się cieplej. Podróż będzie długa, trudna i niebezpieczna. Nie będę się rozwodził nad możliwymi czarnymi scenariuszami, ale przy optymistycznych szacunkach wyprawa potrwa miesiące. W najgorszym wypadku lata. Jeśli będziemy mieli szczęście, może zdołają wrócić z cennymi informacjami, zanim piąta kolonia spróbuje zasiedlić Jeziora Lamentu. Wracając do tematu czwartej osady, rozmawiałem z duchowym doradcą Tima na temat oświadczeń Harriet Brown. Podobnie jak starszyzna, zdenerwował się i odmówił rozmowy na ten temat. Cokolwiek to jest, on również się tego boi. Bardziej niż duchów, potwora z jeziora i demona razem wziętych. Jeśli te istoty przybyły do demona, zostały przez niego zwabione, czy oznacza to, że nie są w podobny sposób ograniczone? Być może powinienem zaniechać dalszych prób ich identyfikacji. Zamiast tego zacznę od kolejnej tragedii w kolonii. To było kilka tygodni po wydarzeniach na farmie, kiedy czwórka myśliwych weszła do przeklętego lasu i żaden z nich nie wrócił. Kiedy zorganizowano grupę poszukiwawczą, znaleziono jedynie strzępki zakrwawionych ubrań. Mężczyźni byli ogromną stratą dla małej społeczności. Każda osoba ma swoją rolę do odegrania, a gromadzenie żywności na zimę jest kluczowym elementem przetrwania. Zdeterminowani, by odnaleźć przyczynę tego chaosu, winą za śmierć obarczyli niedźwiedzia. Syn Pameli Mayfield był jednym ze zmarłych myśliwych. Choć jedną dobrą rzeczą, jaką mogę napisać odnośnie tego wydarzenia, jest to, że jej synowa i wnuki dołączyli do niej w Jamestown. Następnego miesiąca zaginął Matthew Brown. Jego żona powiedziała, że kiedy zaczęli się czuć pewniej, ich nowy pies wyskoczył spod koca, dziko szczekając. Kilka sekund później głośne, zaciekłe walenie w drzwi wstrząsnęło ościeżnicami. Farmer sięgnął po strzelbę, podczas gdy Harriet uspokajała psa. Wciąż wydawał z siebie niski, gardłowy warkot. Jego sierść się zjeżyła, a ogon sterczał na baczność. Kto tam jest? Krzyknął Matthew. Nie było odpowiedzi, a pukanie ustało. Pies zaskomlał cichutko, lecz pozostał czujny. Harriet próbowała odciągnąć męża, gdy z kuchni dobiegła seria ostrych uderzeń. Matthew pognał przez dom, by ujrzeć dziko łopoczące okiennice. Po ich zabezpieczeniu rozległ się trzask, gardłowy krzyk i wściekłe szczekanie jednocześnie. Wrócił się. Zastał otwarte drzwi wejściowe i żonę zastygłą w szoku. Bez ich psa. Wybiegł na zewnątrz, wołając jego imię. To wyrwało Harriet z odrętwienia i zaczęła błagać Matthew, żeby zawrócił. Odmówił, twierdząc, że nie mogą sobie pozwolić na utratę tak kosztownego psa gończego. Jego przyszłe szczenięta byłyby ważnym źródłem ich utrzymania. Z przerażeniem patrzyła, jak jej mąż, wołając psa, wbiegł do lasu ze strzelbą w jednej ręce i lampą w drugiej. Jak się okazało, ukrywał się w krzakach obok domu. Harriet znalazła go skomlącego, gdy było już za późno, by przywołać Matthew. Ona i jej zwierzę byli ostatnimi, którym udało się zbiec, zanim sytuacja stała się naprawdę niebezpieczna. Starszyzna nalegała na osobiste sprawdzenie każdego nowego mieszkańca pod kątem oznak opętania. Była to niewielka cena za bezpieczeństwo. Niektórzy powiedzieli mi,
że sprzedaliby własne dusze za schronienie po drugiej stronie rzeki. Większość wyraziła ulgę podczas dochodzeń, szukając pocieszenia w tym, jak poważnie potraktowano sprawę. Niewiele wiem o świecie na zewnątrz. Nauczyłem się dość, by zrozumieć, że nie mógłbym żyć nigdzie indziej. Niestety, ponownie idę do łóżka. Jutro, skoro świt, muszę się obudzić. Do zimy pozostały tygodnie, a nasze zapasy żywności są na wyczerpaniu. Będę musiał szukać pożywienia, zanim zasypie nas kolejna śnieżyca. Mówię wam, nie da się docenić współczesnych luksusów, nie rozumiejąc, jak to było mieć gęby do wykarmienia, gdy nie istniały sklepy spożywcze. Jest coś takiego, prawda? Sklepy spożywcze. Rany, ale bym chciał do takiego pójść. Dla samego doświadczenia. Nie, czekaj, jeszcze lepiej, do fast foodu. To by dopiero była uczta. Wiem, że chcesz usłyszeć więcej, ale pomyślałem, że może potrzebujesz przerwy. Poza tym ogień trochę przygasa. Filmy rozpuszczają tego chłopaka. Jeśli zrobi się tu ciemniej, coś naprawdę może wpaść przez komin. I nie będzie to święty Mikołaj. Ostatnim razem zajęło nam tygodnie na pozbycie się smrodu oraz plam. Ale mniejsza o to, co i jak. Wstrzymaj swoje konie i zaczekaj chwileczkę, gdy ja i prowincjusz dorzucimy jeszcze kilka kłód. To potrwa minutkę, a potem muszę jeszcze sprawdzić coś na zewnątrz. No i jesteśmy. Przepraszam za to całe zamieszanie. Zrobiło się trochę gorąco, ale już jest dobrze. Pojawiła się matka Trish. Znowu ma jeden ze swoich odpałów. Ale nie spodziewałem się, żeby wróciła dziś na noc. Ach, to zbyt długa historia, by się w nią dziś zagłębiać. Jeśli kiedykolwiek zobaczysz wysoką kobietę o zmierzwionych, ognisto-czerwonych włosach i brakującym oku, uciekaj. Miewa dobre i złe dni. Nie chciałbyś się do niej zbliżać, żeby dowiedzieć się, który z nich właśnie ma. Teraz wróćmy do historii. Lutego 1677 roku. Opuściłem jeden wieczór, ale mam wrażenie, jakby to były tygodnie bez pisania. Wczoraj wyruszyłem, zanim słońce w pełni wzeszło. Zimą trudno o zwierzynę, lecz nie mogłem wrócić bez mięsa. Nie ma większego wstydu dla mężczyzny, niż nie móc wykarmić własnej rodziny. Zgromadziłem dość jedzenia, by zapewnić nam bezpieczne przetrwanie ostatnich śniegów. Ale nie miałem już sił na dziennik. Ledwo byłem w stanie zdjąć buty, zanim padłem na łóżko. Nie wiem, o czym będę pisać, kiedy skończę opowiadać o czwartej osadzie. Życie codzienne w Jamestown jest mało interesujące. Na samą myśl o omawianiu plonów lub prowadzeniu księgi narodzin i zgonów dopada mnie zmęczenie. No ale co oprócz tego pozostało? Po ucieczce Harriet Brown w małej wiosce panował spokój przez prawie tydzień, aż do następnego wydarzenia. Krótko po zapadnięciu zmroku Ronald i Janice Burns pukali do każdych drzwi w poszukiwaniu swojej zaginionej córki. Dokładny obchód wioski wykazał, że ostatnim znanym miejscem pobytu Julie były stajnie. Nie można było ustalić, dokąd udała się potem. Zaintrygowani jej zniknięciem, rzucali ostrymi słowami, rozważając dalsze działania. Jej rodzice byli przekonani, że nigdy nie oddaliłaby się daleko, a zwłaszcza sama. Las był jedynym obszarem, którego jeszcze nie przeszukano. Zgłosiło się wielu chętnych na poranną ekspedycję, lecz tylko dwóch najbliższych przyjaciół Ronalda zdecydowało się nie czekać dłużej. Trójka mężczyzn zapuściła się w gęsty, ciemny las.
Cierniste jeżyny zaczepiały się o ich nogi, gdy wołali Julię. Pochodniami trudno było manewrować pośród nisko zwisających pnączy i gałęzi, ale nie chcieli zawrócić. Mając nadzieję, że młoda dziewczyna nie odeszła za daleko, planowali przejść jeszcze tylko kawałek, by następnie zawrócić i obejść osadę naokoło. Zatrzymali się gwałtownie, gdy z ich lewej strony rozległ się głośny trzask łamanej gałęzi. Stojąc oparci plecami o siebie, dwóch mężczyzn trzymało uniesione pochodnie, podczas gdy trzeci mierzył ze strzelby w kierunku, z którego dobiegł odgłos. Czekali i towarzyszyła im tylko cisza. Ronald nawoływał Julię, ale nie otrzymał odpowiedzi. Przeszli jeszcze kilka jardów. Wtedy korony drzew nad ich głowami zaczęły się gwałtownie trząść, pomimo faktu, że nie było wiatru. Zatrzymawszy się ponownie, mogli tylko patrzeć z przerażeniem, jak olbrzymi, czarny cień porusza się nad nimi, od drzewa do drzewa, okrążając trzech mężczyzn. David Sullivan, spanikowany, upuścił strzelbę na ziemię i uciekł w popłochu. Cień na drzewach natychmiast zatrzymał się, odwrócił i zaczął ścigać Davida jak kot goniący mysz. Greg Jones i Ronald zastygli ze strachu. Drzewa kołysały się za plecami przyjaciela, gdy ścigała go bestia. Był poza zasięgiem wzroku, co nie ułatwiało im słuchania rozlegających się śmiertelnych krzyków Davida. Jak tylko ucichły, obaj mężczyźni wyrwali się z transu. Spod koron drzew nie było widać księżyca ani gwiazd. Obawiali się, że pochodnie zdradzą ich położenie. Trzymając ogień przy ziemi, z łomoczącymi sercami czmychnęli z miejsca, w którym zginął ich przyjaciel. Ledwo mogli coś dostrzec na długość ręki, ale nie zatrzymywali się, skupiając się tylko na stawianiu kolejnych kroków. Odgłosy ich ciężkiego dyszenia przerwały ciszę, z każdym wydechem zatruwające atmosferę niepokojem. Greg zawsze się zarzekał, że czuł na sobie oczy tej istoty, zanim usłyszał, jak zawraca. Od zbawienia dzieliło ich zaledwie 50 jardów, gdy cień przemknął z ich prawej strony, a następnie przeciął ich ścieżkę. Pan Jones twierdzi, że jego zarys był widoczny przez ledwie sekundę, ale jest pewien, że miał prawie 7 stóp wzrostu, a jego głowa i plecy były nieproporcjonalne względem reszty ciała. Widok ten kosztował go chwilę zawahania, ale Ronald rzucił się do przodu. Podobnie jak w przypadku Davida, bestia wystrzeliła z pomiędzy drzew, rzucając się w pościg. Krzyki były słyszalne w całej wiosce. Greg uciekł, podczas gdy jego przyjaciel skonał w męczarniach. Nie można było zrobić dla zmarłego nic więcej. Wszystkie poranne ekspedycje zostały odwołane. Janice musiała zostać fizycznie skrępowana, aby nie weszła do lasu. Od tamtej pory jej umysł już nigdy nie był w porządku. Biorąc pod uwagę straszliwe wydarzenia z następnego ranka, nie powinno to nikogo dziwić. Cholera, znowu zasiedziałem się przy biurku. Odpoczynek będzie musiał poczekać. Wielkie nieba! Ludzie, czerwony alarm! Zająć pozycję! Uff, Trish, jest czysto. Możesz teraz sprowadzić naszego przyjaciela. Strasznie przepraszam za tę nieuprzejmość. Moja teściowa dawno nie była tak pobudzona. Myślę, że jest po prostu tobą zaciekawiona. Ale nie martw się, nie planuję żadnych zapoznań. To miłe z twojej strony, lecz czuję się okropnie z powodu tego zamieszania. Kiedy otworzyły się drzwi, pobladłeś bardziej niż puszka białej farby.
większość w ogóle nie może dostać się do środka. Ale nasza rodzina jest raczej zawzięta. Nie przejmuj się. Obiecuję, że tej nocy na pewno nie wróci. A przynajmniej jeszcze przez jakiś czas. Ty i twoje drobiazgowe pytania. Hej, robi się dość późno. Lepiej wracajmy do pamiętnika, bo nie zdążymy nawet dokończyć kolejnego wpisu. Lutego 1677 rok. Dziś odwiedziłem Jamesa, aby omówić przygotowania do podróży. Uważa, że jeśli pogoda nadal będzie się ocieplać, to będą gotowi do wyjazdu kilka dni wcześniej niż się spodziewali. Jestem zarówno zmartwiony, jak i podekscytowany nadchodzącą wyprawą. Najbardziej obawiam się o życie mojego brata. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie ze zmartwieniem przez tak długi czas. Ostatniej nocy miałem przerażająco żywy koszmar. Podobnie jak moi poprzednicy, uważam, że rozpamiętywanie tych chorych spraw źle wpływa na umysł. To było tak realne, że niemal wciąż czuję zapach krwi. W moim śnie byłem w czwartej osadzie. Wraz z trzema mężczyznami polowałem w głębi przeklętego lasu. Nigdy wcześniej ich nie widziałem, ale w tej chwili ich znałem. Po długim dniu zapakowaliśmy nasze mięso i rozpoczęliśmy powrotną wędrówkę do domu. Szliśmy godzinami. Dzień chylił się ku zmierzchowi. Było długo po tym, jak powinniśmy byli wrócić. Polowaliśmy tylko na jednym szlaku, więc nie mogliśmy pojąć, jak się zgubiliśmy. Potem wybuchła kłótnia. Dwóch chciało zawrócić w poszukiwaniu znajomych okolic. Ja i trzeci mężczyzna chcieliśmy iść dalej. W końcu, wyczerpani i sfrustrowani, rozdzieliliśmy się. Gdybym naprawdę znalazł się w takich okolicznościach, nie mam wątpliwości, że wróciłbym po swoich śladach na znajome terytorium. Ale we śnie ten pomysł był niewyobrażalny. Z minuty na minutę robiło się coraz ciemniej i nie mogliśmy pozwolić sobie na dalszą zwłokę. Pomyślałem, jak rodzina by się o mnie martwiła, gdybym został zmuszony do rozbicia obozu na noc. Przyspieszyłem kroku. W końcu zobaczyliśmy przed sobą delikatną, pomarańczową poświatę. Wiedziałem, że powinniśmy uciekać, ale nogi wbrew mojej woli same mnie niosły. Zakładam, że to samo dotyczyło mojego towarzysza. Szedł obok mnie, równie oczarowany tajemniczymi światłami, które w miarę zbliżania się stawały się coraz jaśniejsze. Ścieżka, którą szliśmy, otwierała się na małą, martwą polanę. W jej obrębie nie rosło ani jedno źdźbło trawy. Na pustej polanie stał jedynie kamienny ołtarz. Źródłem światła zdawały się być dziesiątki świecących, nie wiem jak to nazwać, kul lub worków wiszących na okolicznych drzewach. Były wielkości arbuzów, miękkie i sączyły gęstą ciecz. Wiły się, jakby coś się w nich poruszało. Na ten widok ścisnęło mnie w brzuchu. Zobaczyłem kompana idącego do przodu z wyciągniętą ręką i otwartymi ustami. Chciałem krzyknąć, żeby przestał, lecz tylko patrzyłem. Wciąż czuję żółć, która wzbierała mi się w gardle po tym, gdy dotknął jedną z tych rzeczy. Pękła, a wtedy cuchnąca i żółta ciecz pokryła mężczyznę. Słyszałem skwierczenie jego skóry przy wtórze krzyku agonii. Zakryłem oczy, ale nie mogłem odwrócić wzroku, gdy substancja zamieniała go w kałużę. Dopóki żyję, nigdy nie zapomnę tego obrazu.
Na drzewie, bezpośrednio nade mną, rozległ się lekki szelest. Zanim zdążyłem się poruszyć, to coś zerwało się z gałęzi za moimi plecami. Poczułem wibracje na ziemi i usłyszałem chrzęst liści, gdy na nie spadło. Zmusiłem swoje stopy do ucieczki, ale straciłem wszelką kontrolę nad każdą funkcją ciała. Byłem bezradny. Poczułem gorący, zgniły oddech na karku. Jeden z pazurów lekko dotknął mojej głowy. Powędrował w dół, do ramion i wokół gardła, po czym zatrzymał się. Po chwili dwie szorstkie, kościste dłonie ścisnęły moją głowę, aż myślałem, że moja czaszka zaraz pęknie. Nacisk był tak intensywny, że straciłem wzrok. Ostatnią rzeczą, jaką usłyszałem przed przebudzeniem, będąc oblany potem, było: jesteś zbyt słaby. Wydaje się głupie, że wziąłem na serio zwykły sen, ale nie mam więcej siły pisać tej nocy. Przynajmniej Trish powinna być zadowolona. 6 lutego 1677 rok. Krótka przerwa jest dokładnie tym, czego potrzebowałem. Czuję się odświeżony i chętny do ponownego pisania. Rankiem, po tym jak Ronald i David zostali zabici, wioskę obudził stajenny, gorączkowo dzwoniący dzwonkiem, wołający o lekarza. Kiedy chłopiec wystarczająco ochłonął, by się porozumieć, dowiedzieli się, że ciało Janice Burns znajduje się na poddaszu, ukryte pod sianem. Dwóch mężczyzn nie żyło, a ona nigdy nie opuściła stajni. Jej ubranie było podarte, nosiła ślady duszenia, ale nie została wykorzystana seksualnie. Już i tak podzielona społeczność stała się wroga. Niektórzy w czasie kłótni częstowali się ciosami. Nie mogę sobie wyobrazić ich sytuacji. W miejscu, w którym jest tyle zła, skąd można wiedzieć, które jest naprawdę dziełem człowieka? Kilka dni później Jeffrey Morris wrócił do domu i stwierdził, że jego żona zaginęła. Tym razem zajrzano pod każdy kamień. Znaleziono ją w kościele. Jej ciało leżało na ławce w takim samym stanie jak Janice. Jedyną różnicą była skóra pod paznokciami. Wiedząc, że na mordercy musiały zostać ślady, każdy mężczyzna został sprawdzony. Ramiona Markusa Dina nosiły głębokie, czerwone zadrapania. Twierdził, że stało się to podczas karczowania ciernistych krzewów z jego ziemi. Kiedy jego historia się posypała, zaszlochał, błagając o przebaczenie. Twierdził, że zmusiły go do tego złe duchy. Kilku świadków twierdzi, że mężczyzna nie wykazywał żadnych oznak skruchy przed schwytaniem. Nawet jeśli był winny, nie wiem, czy zasłużył na swój los. Mężczyzna był już nielubiany w społeczności. Nie miał rodziny i niewielu, których mógłby nazwać przyjaciółmi. Dwie frakcje wierzących i niewierzących były oszalałe ze strachu i gniewu. Trudno jest uzyskać jednoznaczną odpowiedź na temat tego, jak podjęto decyzję. Wierzę, że obie strony czują się winne za swoje czyny, ale zdecydowano, że Markus będzie próbą, który udowodni, czy potwory są prawdziwe. Najmniej obawiając się potwora z jeziora, ponieważ teoretycznie jest on ograniczony wodą, związali ręce i stopy pana Dina, umieścili go na małej tratwie i dali mu prowizoryczne wiosło, oznajmiając, że będzie mógł odejść wolno, jeśli dotrze na drugą stronę. Nikt się nie odzywał, gdy mężczyzna niezgrabnie wiosłował. Jedynym dźwiękiem był plusk wiosła i lekkie szuranie,
gdy zmieniał pozycję. Mógł wiosłować tylko z jednej strony, przez kilka pociągnięć, zanim zaczął się obracać. Za każdym razem, gdy zmieniał stronę, prawie tracił wiosło. Był już blisko środka, gdy za nim coś dużego chlapnęło w wodzie. Jego głowa gwałtownie obróciła się w bok, wypatrując źródła. Zanim wydarzyło się coś więcej, woda się uspokoiła. Zaczął szybciej wiosłować. Tratwa kołysała się w takt jego niezdarnych, spanikowanych ruchów. W połowie pociągnięcia wiosło Markusa zatrzymało się. Widać było, jak próbuje wyciągnąć je z wody. Wyglądało na to, że w czymś utknęło. Rozległ się kolejny plusk i wiosło wyrwało się z jego uścisku. Powstałe fale odepchnęły Dina, a tłum sapnął, gdy blade, szaro-niebieskie macki wystrzeliły z wody, owijając krzyczącego mężczyznę i wciągnęły go pod wodę. Nigdy się nie wynurzył. Minęło dużo czasu, zanim ktokolwiek się ruszył. Kiedy już to zrobili, każdy po cichu wrócił do własnego domu. Jak napisał kiedyś mój przodek, wierzę, że demon rozumie, kiedy ludzie decydują się odejść. Zebrali się rano i uzgodnili, że będą gotowi do drogi za 2 dni. Uważali, że skoro Markus nie żyje, to nie groziło im bezpośrednie niebezpieczeństwo, dopóki unikali jeziora i lasu. To założenie drogo ich kosztowało. Jak wielu przed nimi, brat zwrócił się przeciwko siostrze, mąż przeciwko żonie i nikt nie był bezpieczny. Helen Atkins, zanim zniknęła w lesie, udusiła własne dziecko. John Newman został zadźgany przez swoją żonę, a ich syn w zamieszaniu zniknął. Eric Smith, wówczas zaledwie 7-letni, ukrył się w szafie, gdy ojciec mordował jego siostrę i matkę. Potem słychać było kroki, jak wychodził z domu. Każdy z ocalałych przeżył podobną historię. Gdy drugiego dnia wzeszło słońce, żyło 17 osób. Nie zatrzymali się, by pochować zmarłych. Opuścili jeziora lamentu z przygotowanym dotychczas dobytkiem, nie oglądając się za siebie. Kiedy wozy wjechały do Jamestown, zostali powitani i zaprowadzeni do wybudowanych domów oczekujących na przybycie nowych lokatorów. Niektórzy z naszych wrócili po żywy inwentarz, lecz od tego dnia nikt nie przekroczył rzeki. Nie wiadomo, co może tam żyć po tylu latach. Mam nadzieję, że James wróci z nową wiedzą, zanim przekonamy się o tym na własnej skórze. Odkrycie, jak i dlaczego niektórzy są podatni na wpływ, a inni nie, jest prawie tak samo ważne jak zniszczenie demona. Dlaczego niektórzy zdają się lunatykować po lesie, podczas gdy inni cierpią na urojenia? Niektórzy doświadczyli obu tych rzeczy. Czy jest to dzieło więcej niż jednej istoty? A może skutki zależą od ofiary? Te pytania nieustannie się we mnie kotłują i nie potrafię znaleźć na nie odpowiedzi. 11 marca 1677 rok. Wreszcie mogę napisać coś ciekawszego niż codzienne farmazony. James i mała grupa ludzi wyruszyli w Wielkie Góry. Oficjalnie rozpoczyna się długie oczekiwanie na jego powrót. Już czuję się, jakbym miał wyleść ze skóry ze zmartwienia. Ale nic na to nie poradzę. Jeśli jego wyprawa zakończy się sukcesem, w przyszłości może ocalić niezliczone życia. Nie powinienem robić sobie nadziei, ale moja wyobraźnia jest nieokiełznana i jestem zdany na jej łaskę.
paplanina z dziennika jeszcze trochę się ciągnie, lecz jej istotne fragmenty są już za nami. Następnym razem możemy przeskoczyć do momentu przybycia piątej grupy. Rany, ale ci ludzie dali mi popalić. Nie mamy teraz na nią czasu. Słońce wschodzi i nie powinniśmy igrać z naszym szczęściem. Zaczekaj, przyjacielu, pozwól mi przeczyścić uszy, zanim powtórzysz. Brzmiało to tak, jakbyś powiedział, że przyniosłeś prezenty? Prezenty na podziękowanie? O kurczę, nie trzeba było. Zauważyłem, że tym razem twój plecak był trochę mniej wypchany. Ale znasz mnie, zawsze szanuję prywatność innych. O, na mą dziwnie cielesną duszę siedzę jak na szpilkach. Co to jest? Coś takiego. To są książki Stephena Kinga. Prawdziwe. Takie, w których bateria się nie rozładowuje. Tak, proszę. Pozwól mi poczuć ich woń. Naprawdę? Jasne. Możesz przynieść mi książki, które chciałeś oddać. Potrzebujesz gotówki? W komodzie mamy jej mnóstwo. Możesz zaktualizować swoją cyfrową bibliotekę i oddać stare. To głupie, Trish. Nie straszę naszego najlepszego przyjaciela. Spójrz, to twarz... Hej, już wiem, zabierzemy cię na szlak. Nie możemy ryzykować, że coś ci się stanie. Prawda, kolego? Dziękuję uprzejmie i z niecierpliwością czekam na następną wizytę. Wróć naprawdę szybko. Naprawdę szybko.